Szanowni Państwo, miłośnicy sztuki ludowej, a także chyba i Oskara Kolberga, bo tutaj dzisiaj się w jego imieniu zebraliśmy, by uczcić jego pamięć, by uczcić jego osobę. Także bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić nie tylko miłośników jego twórczości, ale także wybitnych znawców i specjalistów, którzy tym się zajmują na co dzień. Tak więc, proszę Państwa, jutro nam pięknie zagrają, ale dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tej wielkiej postaci w polskim kulturoznawstwie, a tej konferencji nie udałoby nam się zorganizować bez szczególnych instytucji, bez szczególnych osób. I pozwólcie, że teraz im podziękuję, jednocześnie ich witając. Bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Oskara Kolberga w Poznaniu i bardzo, bardzo serdecznie witam dyrektora Instytutu, pana Jana Pałkę. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Także zaszczycił aż nas sam pan dyrektor, ale także, jak państwo widzieliście, towarzyszą nam piękne wystawy. I tutaj chciałbym podziękować Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze. Składam także serdeczne podziękowania Instytutowi Sztuki Państwowej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, na pewno chyba po raz pierwszy macie Państwo okazję, znaczy wielu z Was, być w tym budynku. On jest niedawno otwarty i serdecznie tutaj nas chciała ugościć pani dyrektor Agnieszka Zadura, która jest dzisiaj, ale w tym momencie ma bardzo ważne spotkanie, naradę, tak więc pozdrawia nas, a ja jej serdecznie dziękuję tutaj zaocznie, że mogliśmy tutaj skorzystać z tej gościnności, bo jak sami Państwo widzicie, jest na co popatrzeć i te piękne mury możemy nawet później pozwiedzać na górze. Później zapraszam także na wystawę, jeżeli Państwo macie ochotę. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, będziemy zajmować się dzisiaj osobą Oskara Kolberga i mamy nadzieję, że udało nam się zaprosić najlepszych specjalistów z tego zakresu w Polsce, a tym wszystkim naszym obradom, dzisiejszym dyskusjom będzie przewodniczył i animował dzisiejszą konferencję pan profesor Jan Adamowski. Także proszę Państwa, ja w tym momencie oddaję głos panu profesorowi. No i mam nadzieję, że te kilka godzin naprawdę będą bardzo ciekawe i wyjdziemy z tego spotkania na pewno zbudowani i tylko to utwierdzi w nas, że jak ważną postacią w polskiej kulturze, w polskiej historii jest postać Oskara Kolberga. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za przekazanie mi tego głosu. Ja chciałbym tradycyjnie powitać na dorocznym seminarium, które zawsze poprzedza Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. A ponieważ w tym roku jest taka rocznica specjalna, czyli 200 lat od urodzin Oskara Kolberga, z którego, jak niektórzy mówią, jesteśmy wszyscy z niego, prawda? I festiwal jest z niego tak naprawdę w jakimś sensie. No więc chcielibyśmy, żeby to dzisiejsze spotkanie no, było właśnie poświęcone także tej postaci, tej znamienitej postaci. Że to jest postać znamienita, to taką opowieść na początek prawdziwą, chociaż można ją odebrać jako rodzaj anegdoty, przytoczę. W 1974 roku wyszły Kujawy w Nowym Kolbergu, pierwsze dwa tomy, które dyskutowaliśmy u świętej pamięci profesora Fernasa we Wrocławiu. Jak wiadomo, te pierwsze dwa tomy miały trochę inną koncepcję realizacji niż koncepcja Kolberga i po tych dyskusjach wyszło na to, że trzeba wrócić do Kolberga po prostu. I dlatego no, mówię, że jesteśmy wszyscy z niego tak naprawdę. No, ten rok Kolberga oczywiście jest realizowany w różnych postaciach, miał uroczyste otwarcia w Przysusze, tutaj sobie
Wydrukowałem z internetu niektóre przypomnienia na ten temat. W lutym w Przysusze w Warszawie była duża inauguracja z dużym koncertem. Już co najmniej dwie olbrzymie konferencje odbyły się i w Warszawie, i ostatnio w Poznaniu. Instytut właśnie Kolberga między innymi był głównym realizatorem takiej międzynarodowej konferencji. Są też pomniejsze konferencje, no sami w Lublinie z profesorem Bartmińskim. Żeśmy, to nie ma jeszcze innych osób, na razie na zamku w Lublinie realizowaliśmy. No są inne ciekawe zdarzenia, tutaj z takich jednych zdarzeń chcę przytoczyć, o czym nie wiedziałem, a co mnie tutaj zafascynowało, że w Przysusze wykonano ławeczkę z Kolbergiem, tak? To jest dzisiaj taka ciekawa sprawa, że te postaci w ten sposób się prezentuje. No są różne inne jeszcze przewidywane wystawy. Tutaj mam w Puławach będzie od 1 do 31 lipca na przykład wystawa w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. 29 ma być otwarta nowa wystawa. I tych inicjatyw jest dużo. I w ramach tych inicjatyw no, umieszczamy też to nasze spotkanie przed Festiwalem Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. O tyle jest to, myślę, ważne, że od kilku lat wprowadziliśmy nową kategorię rekonstrukcji i w tej rekonstrukcji no, odwołujemy się do różnych źródeł. Do tych źródeł również pewnie odwołują się muzycy, w szczególności zapisanych przez Oskara Kolberga. To jest zatem taka bezpośrednia jakby pomoc Kolberga dla dzisiejszych spotkań. Tutaj jeszcze można by dodać tyle, że Instytut Oskara Kolberga, Poznański Instytut, ma też nie tylko wystawę książek, wystawę dzieł wszystkich, ale także proponuje możliwość uzupełnienia swojego księgozbioru o kolejne tomy, czy nawet starsze tomy z tego całego zbioru Oskara Kolberga, który to Oskar Kolberg tak naprawdę no, żyje, bo jak widzę, to 80. któryś tom jest wydawany. Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, a sam Kolberg przecież wydał, ile tam, 33, o ile pamiętam, tak? Więc te następne są przedłużeniem życia Oskara Kolberga i dalej przecież będą jeszcze kolejne wydawane te tomy. Także to naprawdę świadczy o ogromnym dorobku tej osoby. No i z tych drobnych rzeczy myślałem, że na dzisiaj będę miał no, jako wydawcy też tej twórczości ludowej takiego kwartalnika. Jutro będzie do wglądu. Mamy tam całą taką wstawkę duży dział poświęcony Kolbergowi. W numerze 3 i 4 będzie dalszy ciąg. Tam między innymi na przykład będzie bardzo dobry artykuł profesora Dalita do przeczytania, tak trochę dla promocji, że tak powiem, autopromocji, no, chcę to przypomnieć. Dzisiaj jakoś nie udało się przywieźć tych egzemplarzy, więc to są różne działania, które no, te rocznice no, próbują jakoś przypomnieć, oświetlić trochę na nowo, bo wiadomo, z tych badań były te badania pokazywane wcześniej, że znajomość Oskara Kolberga w Polsce jest trochę mała, trochę zbyt mała. No już tych danych szczegółowych nie będę przypominał, bo to naprawdę są bardzo, bardzo niskie liczby. Przechodzimy zatem do naszego tutaj spotkania. Ono jest też pomyślane tak troszeczkę, że tak powiem, z rozwojem historycznym. Bo na początek proponujemy wystąpienie pani doktor Justyny Górskiej-Streicher z Muzeum Kultury Wsi Radomskiej. Wiadomo, że Muzeum Kolberga jest fragmentem Muzeum Wsi Radomskiej, czyli od tego miejsca, gdzie się Kolberg urodził i o roli tego muzeum pani doktor nam opowie. Później proponujemy, aby pani doktor Ewa Antyborzec z Instytutu Oskara Kolberga, też dyrektor, tak? Też pani dyrektor,
powiedziała o tych ich działaniach, szczególnie nastawionych na współczesność, taki ładny tytuł, od rękopisu do smartfona, a później po przerwie pana profesora Przeremskiego powiemy o, zaprosimy do opowiedzenia o tak zwanym nowym Kolbergu, żeby tak pokazać rozwój idei Kolberga od czasów tych dawnych po współczesność. No później jeszcze będzie prezentacja filmów z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Instytutu Sztuki PAN. Filmy będą przedstawiały sposoby dokumentacji folkloru, czyli to, co robił Kolberg, ale trochę inaczej dzisiaj, prawda, jak to robi. Więc zachęcam, no i będzie też dyskusja w międzyczasie, nawet tutaj organizatorzy nam kawę przewidują i myślę, że trzeba będzie no jakoś ten czas organizować tak, żeby zdążyć na tą kawę, żeby to, ten czas był jednak nie dobrze zagospodarowany. To jest taka propozycja nasza dzisiaj na ten rok. To spotkanie w ten sposób proponujemy, żeby było przeprowadzone. Myślę, że zaprosimy zatem na początek panią dr Justynę Górską-Strajchę o przedstawienie swojego wystąpienia. Ja już tutaj się usuwam, bardzo proszę. Bardzo proszę. Nie wiem, czy dobrze to robię. Przepraszam, ale ja humanistą jestem, więc technicznie może mi się to nie udać. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona, poproszona o przedstawienie tego wystąpienia. Zapraszano moją koleżankę, panią Katarzynę Markiewicz, która jest kierownikiem oddziału Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum imienia Oskara Kolberga. Niestety z różnych względów nie mogła przybyć, postaram się ją zastąpić najlepiej, jak będę umiała, aczkolwiek ja na co dzień nie jestem pracownikiem oddziału, naszego oddziału Muzeum imienia Oskara Kolberga, natomiast jestem pracownikiem Muzeum Wsi Radomskiej, czyli tej głównej siedziby, która jest zupełnie inną instytucją, bo jest muzeum typu skansenowskiego, 34 hektary i zupełnie inna specyfika pracy niż praca w Muzeum Biograficznym, jakim jest Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze. To wynika oczywiście ze specyfiki. Muzea biograficzne w takiej powszechnej świadomości rysują się jako instytucje skupiające zasób szczególnych i szanowanych dóbr odziedziczonych po uznanych postaciach historii, nauki czy sztuk pięknych. Muzea tego typu mają najczęściej swój zalążek w zbiorach sławnych pamiątek. Tu w przypadku Muzeum Oskara Kolberga jest troszkę inaczej i o tym powiem później dlaczego. Impulsem do powstawania muzeów biograficznych są najczęściej społeczne potrzeby określonego środowiska, szczególnie środowiska kulturalnie młodego. Formowanie wrażliwości estetycznej, tworzenie zasobów wiedzy historycznej, kształtowanie poczucia wartości i tożsamości grupy. Biografistyka i muzea biograficzne są stałym elementem historiografii czy szerzej kultury. Przyczyn tej trwałości można doszukiwać się w odwiecznym zainteresowaniu człowieka losami drugiego, porównywaniu swojego życia do innych. Według Tadeusza Łebkowskiego są trzy zasadnicze przyczyny istnienia, trwałości i rozwoju biografistyki. Pierwsza to potrzeba rozrywki, druga dydaktyki, wzorców osobowych, trzecia natomiast to potrzeba nauki. Na przestrzeni dziejów w biografistyce wymieniane potrzeby występują oczywiście ze zróżnicowanym natężeniem. Według badań prowadzonych przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF-u w Poznaniu najbardziej rozpoznawalnymi postaciami, które szczególnie kojarzą się cudzoziemcom z Polską, a także Polakom, dla Polaków wydają się najbardziej charakterystyczne, są według chronologii, proszę Państwa, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, papież Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Warto więc jest na pewno poszerzać ten krąg osób o osoby godne wyeksponowania, pozostające nieco w cieniu, które przyciągnęłyby zainteresowanych kulturą i historią Polski. Ideą ze wszechmiar słuszną wydaje się więc organizacja jubileuszy, takich jak tegoroczny jubileusz, czy związanych z innymi datami rocznicowymi, zwłaszcza że z okazji jednego z nich, z okazji obchodów związanych ze stuleciem śmierci Oskara Kolberga, powstało w 1990 roku Muzeum w Przysusze. No ja tutaj przypomnę to, o czym pan profesor nie chciał powiedzieć, bo mówiłam o tych czterech najbardziej znanych Polakach. 8% Polaków wiedziało, kto to jest Oskar Kolberg, także to jest dramatycznie niska liczba. Dlatego wszystkie te jubileusze są
są na pewno potrzebne. Potrzebne po to, żeby przynajmniej w świadomości powszechnej pojawiały się te imiona i nazwiska. Uroczystość otwarcia muzeum, która, tak jak mówię, też związana była z obchodami jubileuszowymi, to była akurat obchody stulecia śmierci. Ona była poprzedzona wieloletnimi działaniami społecznymi, mającymi na celu upamiętnienie związków Oskara Kolberga z Przesuchą oraz wszelkiego typu przedsięwzięciami kulturalnymi budowanymi na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozmaite formy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Wokół tak zwanej idei kolbergowskiej, o której jeszcze wspomnę, rozwijano projekty imprez folklorystycznych, działań naukowych, wydawniczych, współpracę Miejscowego Towarzystwa Kulturalnego imienia Oskara Kolberga ze środkami i towarzystwami naukowymi, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Redakcją Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga w Poznaniu, obecnym Instytutem imienia Oskara Kolberga, Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Krakowskim Towarzystwem Historycznym, a także Radomskim Towarzystwem Naukowym. Od lat 70. XX wieku członkowie Towarzystwa Kulturalnego imienia Oskara Kolberga podejmowali starania urządzenia w Przysusze muzeum. Zgromadzono zbiór eksponatów etnograficznych z okolic Przysuchy, który prezentowano w formie niedużej wystawy w salach miejscowych biblioteki. W 1974 roku z okazji 160. rocznicy urodzin Kolberga zorganizowano pierwszą ekspozycję biograficzną, opracowaną merytorycznie przez etnografa Stefana Rosińskiego. W 1979 roku Przysuskie Towarzystwo Kulturalne przekazało rozbudowane w ciągu kilku lat zbiory do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Przekształcono formalnie społeczne Muzeum w Przysusze w oddział Muzeum Szydłowieckiego i rozpoczęto adaptację dworu Dębińskich na siedzibę Muzeum imienia Oskara Kolberga. Czy mogę poprosić o slajdy? Tu chciałabym Państwu pokazać dwór Dębińskich, w którym obecnie mieści się muzeum. Nie każdy na pewno był w Przysusze, aczkolwiek zapraszam. Proszę, kolejne zdjęcie. I sale ekspozycyjne. Kolejne. To gabinet humanisty. Kolejne. Tu już przejdziemy do prac, to za moment może. Specyfika kolekcji Muzeum Oskara Kolberga oraz sposobu prezentacji niematerialnych wartości kultury i nauki wynika w ogromnej mierze z postawy życiowej Kolberga. Ja tu wspominałam, że zwykle te muzea biograficzne to są zbiory pamiątek po osobach słynnych. Natomiast Kolberg, jako przedstawiciel XIX-wiecznej humanistyki, był człowiekiem bez reszty oddanym swoim zainteresowaniom i pracy na polu nauki. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę naukową, jednakże w postaci wyłącznie zapisanego lub zadrukowanego papieru i stosunkowo niewiele śladów materialnych. Niebagatelny wpływ na dotychczasowe i bieżące możliwości gromadzenia kolbergianów, zarówno rękopisów, pierwodruków, ikonografii, jak i realiów, odgrywa fakt rozproszenia ich w przeszłości, dotkliwe straty podczas wojen oraz to, że muzeum w Przysusze utworzono dopiero w stulecie śmierci uczonego, a okres funkcjonowania instytucji jest stosunkowo niedługi. Zbiory Muzeum w Przysusze to przede wszystkim kolekcja kolbergowska, zawierająca muzealia oraz materiały umożliwiające wizualizację i dokumentujące dokonania uczonego, oddające klimat epoki, obraz środowiska rodzinnego, kręgu przyjaciół i współpracowników. Tutaj te sale, które Państwo widzieli na zdjęciach, to oczywiście jest tylko wprowadzenie w pewien klimat, bo nie mamy tu oryginałów eksponatów, tych, o których faktycznie byśmy wiedzieli, że to jest, co często zwiedzający nas o to pytają, biurko Kolberga, szafa Kolberga. Nie ma takich przedmiotów, to tylko wprowadzenie w klimat. Natomiast kolbergiana w naszych zbiorach stanowią zróżnicowany zespół pod względem wartości merytorycznej, walorów historycznych, artystycznych, materialnych oraz zróżnicowany ze względu na formę prawną obiektów, dlatego że my posiadamy zarówno zbiory własne, jak i długoterminowe depozyty. Najliczniejszy zespół w kolekcji stanowią eksponaty dokumentujące życie i dorobek Oskara Kolberga. Oczywiście dzieje spuścizny naukowej Oskara Kolberga były wielokrotnie już omawiane i analizowane, najczęściej w opracowaniach Agaty Skrupy z Instytutu Oskara Kolberga. W tym roku także wydana biografia, która tutaj widziałam, że jest dostępna. Zbiory etnograficzne gromadzone przez Kolberga uległy rozproszeniu już za jego życia. Wyjeżdżając z Warszawy do Konopków w podkarpackich Mogilianach i Modlnicy, pozostawił w domu matki część książek, nut, korespondencji, fortepian. Część jego archiwum pozostała w dworze w Modlnicy po pospiesznym wyjeździe do Krakowa w 1884. Ostatnie lata życia spędził Kolberg w Krakowie, kilkakrotnie zmieniając miejsce zamieszkania.
Zmarł 4 czerwca 1890 roku w domu przyjaciela doktora Izydora Kopernickiego, którego uczynił wykonawcą testamentu. W swojej ostatniej woli rozdysponował spuściznę naukową, zbiory etnograficzne oraz niewielki kapitał. Książki, rękopisma, aptekach, rysunki, nuty oddaje do dyspozycji memu przyjacielowi doktorowi Izydorowi Kopernickiemu. Odda on Akademii, co za stosowne uzna. Po śmierci Kopernickiego już w 1891 roku 42 teki z materiałami etnograficzno-folklorystycznymi, rękopisy, muzyczne, korespondencja znalazły się w zbiorach Akademii Umiejętności. Do Biblioteki Jagiellońskiej trafiło kilka książek z Biblioteki Podręcznej Kolberga. Po 1945 roku okazało się, że działania wojenne spowodowały zniszczenie i zaginięcie rozproszonej części spuścizny. Niemcy spalili wraz ze zbiorami Poznańskiego Towarzystwa Naukowego wypożyczoną z Krakowa korespondencję. W Warszawie spłonęło archiwum Kolbergów zdeponowane w Bibliotece Krasińskich. W Modlnicy po przejściu frontu żołnierze rosyjscy spalili część archiwum Konopków i prawdopodobnie obecne tam Kolbergiana. Obecnie zasób rękopiśmienny Kolberga przekazany testamentem Akademii Umiejętności znajduje się w dwóch zespołach jako depozyt Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W posiadaniu PTL-u od 1959 roku znajduje się także część archiwum w Modlnicy. Obecna lokacja spuścizny Kolberga w zbiorach szacownych instytucji narodowych relatywizuje ocenę kolekcji kolbergowskiej utworzonej w Muzeum w Przysusze drogą zakupów, przekazów i darowizn dokonywanych na rzecz tej młodej placówki w ostatniej ćwierci XX i początkach obecnego wieku. Łącznie kolekcja posiadana w Przysusze zawiera 234 muzealia, w tym 67 długoterminowych depozytów. Należy tu podkreślić, że tak naprawdę muzealia te zostały zgromadzone w czasie pozostawania oddziału w strukturze Muzeum Świadomskich, dlatego że początkowa kolekcja kolbergowska liczyła tylko 30 eksponatów. Liczby te obejmują oczywiście muzealia dotyczące Oskara Kolberga, jego rodziny Juliusza Kołobrzeg-Kolberga, starszego brata Wilhelma oraz Antoniego, malarza portretów. W skład kolekcji biograficznej wchodzą także obiekty ilustrujące środowisko przyjaciół i współpracowników Oskara, miejsce i ośrodki jego życia i działalności. Najważniejsze eksponaty Muzeum w Przysusze to oczywiście rękopisy Oskara Kolberga. Najwcześniej w zbiorach znalazło się 5 autografów wyłączonych z depozytu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, prawdopodobnie przez profesora Józefa Gajka i przekazanych do Muzeum Społecznego w Przysusze w latach 70. XX wieku. Przy wyborze tych autografów kierowano się najpewniej ich walorami ekspozycyjnymi oraz różnorodnym charakterem. Reprezentują przykłady korespondencji osobistej, rękopisów prymarnych, czystopisów przeznaczonych do druku i systemu pracy edytorskiej w postaci druków z notatkami Kolberga. Poproszę o slajdy. To są właśnie te szkice i opisy. Kolejne. Tutaj opis wozu ze skreśleniami Kolberga i notatkami. Widać charakter pisma autora. Proszę kolejne. I tutaj już korekty. Kolejny slajd. I właśnie przykłady. To jest jeden z ostatnich naszych nabytków. To jest list Oskara Kolberga do Marii Eleonory Kolberg, córki jego starszego brata Wilhelma, list osobisty dotyczący ślubu bratanicy z Romanem Jasińskim, zawierający błogosławieństwo Oskara Kolberga, pozyskany do muzeum w 2004 roku. Kolejny slajd. Bardzo istotny dla zbiorów muzeum, bo są to archiwalia z parafii kościoła świętego Jana Nepomucena w Przysusze z zapisami o urodzinach i chrzcie Oskara pozostające w długoterminowym depozycie. To jest dosyć ciekawy fragment ekspozycji, zwłaszcza że obok znajduje się fragment autobiografii Oskara Kolberga, jego notatek autobiograficznych, gdzie wyraźnie w zapisach metrykalnych mamy datę urodzenia 1814. Sam Kolberg o sobie pisze, że urodził się w 1815. To taka drobna pomyłka. Ponadto muzeum pozyskało do zbioru wszystkie znane wizerunki Oskara Kolberga utrwalone w XIX-wiecznej grafice artystycznej i prasowej, na fotografiach z epoki oraz portretach malarskich. Poproszę.
Tutaj portret malarski Tadeusza Konopki, to jest kopia Krzysztofa Jackowskiego według oryginału pozostającego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. I kolejny slajd. I tutaj już fotografia. I kolejny. Jedna z nielicznych fotografii całości sylwetki Oskara Korbeta, która istnieje. Przedmiotem muzealnego kolekcjonowania w Przysusze są także oczywiście pierwotruki XIX-wiecznych wydawnictw Oskara Kolberta, publikacje jego własnych kompozycji muzycznych, publikacje zapisów pieśni ludowych w czasopiśmie Przyjaciel Ludu, artykuły w Bibliotece Warszawskiej, publikacje także pośmiertne, monografii regionalnych opracowanych z rękopisów Oskara Kolberta na przełomie XIX i XX wieku, tomy chełmskie, przemyskie i Wołyń. Muzeum zgromadziło ogółem 67 tomów pierwodruków, w tym szczególnie cenione na współczesnym rynku antykwarycznym egzemplarze pierwszych tomów serii Lud wydanych w Warszawie w latach 1857-1867. Odrębną grupę w kolekcji muzealnej stanowią eksponaty z dziedziny kartografii, meteorologii, inżynierii budownictwa wodnego i lądowego, materiały biograficzne dotyczące postaci ojca Juliusza Kolberta i najstarszego z synów Wilhelma. Ponadto od 1991 roku Muzeum w Przysusze jest depozytariuszem Archiwum Rodziny Kolbergów. Zespół ten liczy ogółem 62 pozycje inwentarzowe. Są to głównie dokumenty osobiste Juliusza i Wilhelma oraz materiały dotyczące potomków braci Oskara Kolberga, na przykład dokumentacja międzywojenna warszawskich zakładów optycznych, których właścicielami byli Kolbergowie. Kolekcję kolbergowską współtworzą ponadto obiekty artystyczne związane z postacią Antoniego Kolberga, młodszego brata Oskara, malarza z kręgu warszawskiej cyganerii artystycznej. W 2010 roku zakupiono do zbiorów pierwszy oryginalny obraz autorstwa Antoniego, portret mężczyzny. Ponadto muzeum posiada także obraz zatytułowany Dwaj górale, to jest scena rodzajowa, oraz portret starzec, studium głowy starca namalowane w ostatnich latach życia Antoniego. Muzeum Biograficzne w Przysusze powstało i działa w specyficznym środowisku, nasyconym wyspecjalizowanymi instytucjami muzealnymi. Na stosunkowo niewielkim obszarze pogranicza regionów etnograficznych o zmiennych granicach muzea etnograficzne różnego typu. Wszystkie poza Muzeum Przysuskim o znacznie dłuższym okresie działalności. Typowe muzeum regionalne w Opocznie, obejmujące swoim zakresem badań opoczyńskie, w którego granicach leży Przysucha. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z wyrazistym sprofilowaniem wiodącej kolekcji ogólnopolskim zasięgu, wszystkim nam znanej, oraz Muzeum Typu Skansenowskiego w Radomiu. W takim otoczeniu konieczne było wypracowanie głównego celu muzeum, za który uznano konsekwentne tworzenie kolekcji dokumentującej postać uczonego i jego dzieło. Natomiast w odpowiedzi na oczekiwania społeczności lokalnej pozostałe zbiory muzealiów to kolekcje umożliwiające wypełnianie funkcji muzeum regionalnego. Kolekcja muzealiów historyczno-artystycznych dokumentująca dzieje Przysuchy i okolic oraz kolekcja muzealiów etnograficznych z regionu opoczyńskiego. Główny cel muzeum pozostaje jednak stały. Jego uzupełnieniem jest misja muzeum, jaką jest śledzenie i włączanie się w rezonans działalności Oskara Kolberga, oddziaływanie tych jego działań na współczesność i przyszłość. Do najistotniejszych działań w tej sferze należy zaliczyć przede wszystkim udział organizacyjny i zaangażowanie w muzeum w prace związane z przyznawaniem Ogólnopolskiej Nagrody za Zasługi dla Kultury Ludowej imienia Oskara Kolberga. Nagroda ustanowiona w 1974 roku na Mazowszu Płockim. W latach 1986-2001 realizowana przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 roku jej organizację prowadzi Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze. Oczywiście współorganizatorem jest także Fundacja Cepelia, Narodowe Centrum Kultury. Patronat nad nagrodą sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego. Poproszę slajd. Kolejne. To są fragmenty ikonografii, która jest w zbiorach Muzeum Przysuskiego. Kolejne. Chciałabym tu przejść właśnie do nagrody. Nagrodę Państwo na pewno wszyscy znają. Ona wyraża uznanie, wyróżnia wybitne osiągnięcia twórców, naukowców, badaczy, animatorów, instytucji i organizacji wspierających kulturę ludową w kraju i poza granicami.
Muzeum, jak wspomniałam, jest współorganizatorem, to ogromne przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne. Poproszę o zdjęcie. Tutaj mamy medale zaprojektowane i wręczane, i dyplom ubiegłoroczny bodaj, i kolejne, tak jak on wygląda, laureata i uroczystości, które odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. Poproszę kolejne. I kolejne zdjęcie. Co bardzo istotne, muzeum kolekcjonuje prace laureatów Nagrody imienia Oskara Kolberga, artystów ludowych, głównie z kategorii rzeźby, malarstwa, ceramiki, rękodzieła artystycznego oraz materiały dokumentujące niematerialne dziedzictwo współczesnej kultury wiejskiej. Stąd w muzeum w Przysusze jest odrębny merytorycznie zespół eksponatów z dziedziny dwudziestowiecznej i współczesnej sztuki ludowej. Ponadto muzeum zaangażowane jest w organizację największego wydarzenia kulturalnego w Przysusze, przeglądu folkloru pod nazwą Dni Kolbergowskie. Po raz pierwszy Dni Kolbergowskie odbyły się w 1960 roku w związku z 70. rocznicą śmierci. Początkowo planowano obchodzić uroczystość tylko w zasięgu powiatu przysuskiego, jednak ona z czasem się rozwinęła. Obecnie w trakcie tej imprezy odbywają się eliminacje regionalne na festiwal kapel i śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą, czyli nasze eliminacje odbywają się w Przysusze, stąd laureaci tegoroczni jutro wystąpią w Kazimierzu. I poproszę tu zdjęcie kolejne. To właśnie są zdjęcia z tegorocznych Dni Kolbergowskich, kolejne zdjęcie. I kolejne, chcę Państwu pokazać tą ławeczkę. Ona za moment tu się pokaże, Pan Profesor o niej wspomniał. Proszę Państwa, jest, kiedy ja opracowywałam ten materiał, ja zauważyłam, że w nim jest wielokrotnie w 70. rocznicę śmierci, w 100. rocznicę śmierci, w 150. rocznicę urodzin. Okazuje się, proszę Państwa, że organizacje tego typu przedsięwzięć najprościej jest i pozyskać środki finansowe, i zorganizować różnego typu działania właśnie z okazji tych jubileuszy. I to się szczęśliwie składa, dlatego że cokolwiek my myślimy o ławeczce czy tablicy pamiątkowej z okazji urodzin Kolberga, ja tu może przypomnę, że Kolberg urodził się w Przysusze, ale mieszkał w tej Przysusze tylko 2,5 roku, to nie jest jakoś bardzo długo. Wszystko Państwo sobie doczytają na wystawie planszowej, która jest tutaj zorganizowana. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za zaproszenie i za możliwość pokazania tej wystawy. To są przede wszystkim bardzo istotne działania dla społeczności lokalnej. Muzeum w Przysusze, relatywnie my byśmy powiedzieli, to jest niewielu zwiedzających, jeżeli są Państwo muzealnikami, bo to jest zwiedzających na poziomie 2500 rocznie. Natomiast zaangażowanie w działania właśnie związane z pracą organizacji Nagrody Laureatów czy w Dni Kolbergowskie jest ogromne i dla społeczności lokalnej istnienie tego muzeum to jest ogromna wartość. Przede wszystkim dla tych ludzi, dla nich jest ogromną wartością i ta ławeczka, i tablica, która została wmurowana w kamienicę z okazji rocznicy urodzin Oskara Kolberga. To w ogóle nie jest ta kamienica i to nie jest miejsce, gdzie on się urodził, ale dla tej społeczności, społeczności Przysuchy, Oskar Kolberg jest postacią szalenie ważną, a muzeum pełni ogromną rolę kulturotwórczą w tym stosunkowo małym środowisku. Bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie, czy Państwo będziecie słyszeli bez mikrofonu. Słychać? Tak. Dziękuję Pani Doktor. Na końcu bardzo ciekawe jednak było to spostrzeżenie, że jednak co przegląd regionalny w Przysusze wprowadzi do Kazimierza na festiwal, czyli ten związek jest bardzo dzisiaj także widoczny, praktyczny. Myślę, że pytania i dyskusje zrobimy tak, jak przewiduje tutaj program, po wystąpieniu, po wszystkich trzech wystąpieniach. Zatem może tylko tyle dodam, że ta nagroda od tych ostatnich lat, Nagroda imienia Kolberga, jest jedną z pięciu nagród ministra kultury, jakie minister dorocznie funduje w zakresie kultury. Także myślę, że ta ranga została w ten sposób bardzo, bardzo wyraźnie podniesiona.
Skoro zacząłem też na początku, po rozpoczęciu roku Kolberga, to może też dodam, bo z przecieku wiem, że 9 grudnia będzie zakończenie uroczyste roku Kolberga, a to się także wiąże z rozdaniem nagród tegorocznych, które zostały już przydzielone. Ale na razie jest to tajemnica. To 9 grudnia prawdopodobnie w Filharmonii będzie, bo będzie to duży koncert, więc już nie będzie to na zamku, bo tam koncertu dużego nie da się zrobić. Ale to tak, no, z przecieków nie wiem. Przystępujemy zatem do drugiego etapu, bo Kolberg, wyrażenie Kolberg właściwie dzisiaj ma podwójne znaczenie, tak sobie to wyobrażam. Kolberg postać, osoba, i pani o tym w zasadzie mówiła, i o muzeum związanym z tą osobą, ale Kolberg także, no to właśnie Instytut imienia Kolberga, czyli dzieło, w skrócie mówimy Kolberg, czyli te 80 kilka tomów dzisiejszych. I przechodzimy jakby do tego drugiego znaczenia, tego wyrażenia Kolberg, i poproszę w tej chwili panią doktor Ewę Antyborzec z Instytutu imienia Oskara Kolberga w Poznaniu o przedstawienie wystąpienia zatytułowanego Od rękopisu do smartfona. Bardzo proszę. Jest pani chyba? Tak, jestem. Nie, ach, przepraszam. Już próbuję się zainstalować tutaj. No właśnie. Teraz witam państwa bardzo serdecznie. Prosimy tutaj jednego może do mikrofonu. Dobry, nazywam się Ewa Antyborzec, jestem pracownikiem naukowym Instytutu imienia Oskara Kolberga w Poznaniu. Tytuł mojego wystąpienia: Od rękopisu do smartfona. Tytuł stąd, że chciałabym państwu przybliżyć nieco prace, które dzieją się w tej chwili w Instytucie, ponieważ mamy takie wrażenie, że przez wiele lat funkcjonował stereotyp Instytutu troszeczkę podobny do stereotypu Oskara Kolberga. Siedzą sobie i dłubią. Faktem jest jednak, i poprosiłabym teraz o pierwszy slajd może, tam jest cytat. O, faktem jest, że czego by nie powiedzieć o tej postaci, chyba przychylić się należy do słów Izydora Kopernickiego, że prace Kolberga są tak świetnym nabytkiem dla etnologii polskiej, słowiańskiej i powszechnej, jakim jeszcze w żadnym kraju, w żadnym narodzie nie obdarzyła nauki praca jednego człowieka. Tak napisał w 1889 roku o Oskarze Kolbergu Izydor Kopernicki, przyjaciel. Ale słowa, sam zresztą prowadzący badania terenowe i mający oprócz tego, że był lekarzem, był również etnografem, sam zatem miał możliwość ocenienia i docenienia tego, co Kolberg zrobił. Oceny Kolberga przez cały okres od jego śmierci były różne. Wydaje się, że najbardziej doceniają jego dorobek muzykolodzy i folkloryści, mniej może etnografowie, chyba jeszcze mniej antropolodzy kultury, choć jest to zmienne i zależy od stanowiska badającego. Faktem jest, że stoimy przed spuścizną, której nie posiada żaden inny naród w Europie. Wydaje mi się, że patriotyczne wychowanie i niewątpliwie też wychowanie w duchu takiej ewangelickiej pracowitości spowodowało, że Kolbergowi jako właściwie jednej osobie, człowiekowi instytucji, udało się zgromadzić tak ogromne archiwum. Poproszę też o slajd. Na początku, jak państwo zapewne wiecie, Kolberg zainteresowany był muzyką ludową i właściwie w ten sposób, chcąc oznaczyć właściwości muzyki słowiańskiej, interesując się muzyką nie tylko polską, ale innych narodów, gromadził zapisy pieśni i melodii. I w ten sposób w pewnym momencie doszedł do wniosku, że melodia i pieśń związana jest z konkretną sytuacją kulturową. Była to prosta droga do czegoś, co nazywamy etnografią, a co dla Kolberga było właściwościami życia wsi, sposobem życia wsi.
Oprócz tych pieśni i melodii, które notował, zebrał zatem w swoim archiwum z czasem, zaczął również zbierać opisy zwyczajów, opisy obrzędów, ryciny, również opisy sprzętów, domostw, budynków, opisy miejscowości, słowem całe gigantyczne archiwum, które mieści się obecnie w mniej więcej 76 tekach, przy czym o ile wydaje się, że 76 tek to nie tak dużo, to chciałam Państwu powiedzieć, że w każdej z tych tek jest kilkadziesiąt bądź kilkaset kart, a ja kiedyś sama próbowałam przepisać drobne literki Kolberga i to, co jemu zajęło 4 strony, a 4 mnie bardzo drobnym pismem zajęło 16. Także zebrał to archiwum kolbergowskie, rzeczywiście jest ogromne i tylko część tego archiwum zdołał opublikować za życia. Doceniając dorobek, poproszę może o to, są tomy, o to jest strona tytułowa Ludu. Państwo też pewnie wiecie, Kolberg opublikował za życia tylko 33 tomy ze swojego gigantycznego archiwum. Doceniając dorobek tego badacza, ludoznawcy, 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski, proszę jeszcze też o następny, Sejm Rzeczpospolitej Polski ustanowił rok 2014 rokiem Oskara Kolberga. Instytut imienia Oskara Kolberga w Poznaniu, a wcześniej Redakcja Dzieł Wszystkich, jest placówką, która zajmuje się opracowaniem, publikowaniem i udostępnianiem materiałów zgromadzonych przez Kolberga. Decyzja o edycji Dzieł Wszystkich została podjęta w 1960 roku, a finalizacja całego przedsięwzięcia przewidziana była na tysiąclecie państwa polskiego, na rok 1966. Tak, poproszę. I stanowić miała, właśnie stanowić miała jeden z pomników tysiąclecia państwa polskiego. Cykl Dzieł Wszystkich miał objąć reedycję tomów wydanych przez Kolberga w XIX wieku, to jest tomy od 1 do 33. Kolberg bowiem jako pierwszy tom do swojego Ludu włączył Pieśni Ludu Polskiego oraz tomy wydany przez Izydora Kopernickiego, wykonawcę testamentu Kolberga, to jest drugą część Chełmskiego i Przemyskie, a także tom wydany na początku XX wieku przez Józefa Trefiaka w Wołyń. Komplet tych materiałów był wówczas niedostępny na rynku księgarskim, trudno było taki komplet zebrać. Postanowiono również w ramach reedycji wydać wszystkie pozostałe w rękopisach zapisy Kolberga, jego artykuły teoretyczne, korespondencje, a także kompozycje. Jak wspomniałam, w ciągu tych 50 lat badań Kolberg zebrał gigantyczne archiwum i wszystkich swoich materiałów zdążyć nie wydał. Poproszę o następny ten slajd. Podobnie stało się w redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. Do roku 1964 wydano techniką offsetową 36 woluminów. Wykonano reedycję dzieł Oskara Kolberga, tomy wydane przez Kopernickiego i Józefa Trefiaka. W kolejnych latach opracowano z rękopisów i wydano drukiem kolejne monografie. Pomorze, Mazury Pruskie, Śląsk, Litwę. W kolejnych tomach pomieszczono jeszcze korespondencję, przy czym ostatni tom korespondencji wyszedł w 1969 roku, a więc tak jak widać nie udało się wydać tego wszystkiego na tysiąclecie państwa polskiego. Bardzo szybko bowiem okazało się, że wydanie całej kolbergowskiej spuścizny w ciągu 5 lat jest absolutnie niemożliwe. W następnych latach, w latach 60. i 70. wydawano kolejne tomy. Kaliskie, Sieradzkie, Tarnowskie, Rzeszowskie, Góry, Podgórze. Tutaj wcześniejszy jeszcze chyba bym poprosiła. Tak? O, właśnie to są wcześniejsze. O, właśnie. Tutaj Państwo widzicie i prawdopodobnie znacie Państwo bardzo dobrze te tomy wydane w latach 70. i 80.
wydano kompozycje wokalno-instrumentalne, kompozycje fortepianowe, pieśni i melodie w opracowaniu fortepianowym. W dalszym ciągu okazało się, że w rękopisach pozostają nieprawdopodobne ilości materiałów, których Kolberg w swoim wydaniu w żaden sposób nie pomieścił, bądź musiał je pominąć. Poproszę o następny slajd. To jest akurat rękopis kompozycji kolbergowskich. Również tutaj nasze doświadczenia jako instytucji wydającej wskazywały, że samo wydawanie tych materiałów niepublikowanych, bez żadnych komentarzy do tego, jest również niepełne. W związku z tym podjęto decyzję o wydaniu tak zwanych suplementów. Proszę o kolejny slajd. To jeszcze proszę wcześniej. To niż. Podjęto decyzję o wydawaniu suplementów. Nasze suplementy, tak jak pewnie Państwo zauważyliście, zgodne są z układem takim, jaki zaproponował Kolberg. W pierwszej części tego suplementu znajdują się opisy kraju, ludu, zwyczajów, obrzędów, dalej pieśni szlacheckie, pieśni mieszczańskie, następnie tańce i melodie, gry, zabawy, materiały wierzeniowe, materiały językowe. Są to również materiały gromadzone nie tylko przez Kolberga, ale również osoby, które z nim współpracowały. I podobnie tak jak czynił to Kolberg w swoich monografiach regionalnych, tak samo my w swoich suplementach na równi traktujemy materiały przez niego pozyskane od tak zwanych współpracowników, jak i materiały kolbergowskie. Wiele z materiałów, tak jak wspomniałam, pozostało w rękopisach ze względu na specyficzną sytuację panującą w XIX wieku, a mianowicie cenzurę polityczną i cenzurę obyczajową. Ze względu na cenzurę polityczną Kolberg pozostawił na przykład w rękopisie parafrazę pieśni o świętym Mikołaju, którą zanotował w okolicach Oleksianki na Mazowszu. W XIX wieku cenzura po prostu nie przepuściłaby do druku takiego tekstu. Ciebie Bóg obrał za patrona wszelkiemu ludowi, wzywa cię i polska korona. I mocno stanowi morzem i lądem wielki patronie, przybądź na pomoc polskiej koronie, święty Mikołaju. Czy też zanotowana w okolicach Krzeszowic pieśń, której fragmenty brzmią: Niemiec sztuka kusa, nie lubi Krakusa, nie lubi Polaka, taka to sobaka. Chociażby się Niemiec postawił na głowie, będziemy mieć Polskę, jak nasi ojcowie. Ze względu na cenzurę obyczajową, Kolberg nie publikował też większości zebranych przez siebie tekstów obscenicznych. Nie jest to tak, jak pisze na przykład Ludwik Stoma, że polska wieś była rozpukana do skretnienia i wesoła. W materiałach kolbergowskich jest bardzo dużo pieśni o tym, że teściowa bije synową, że mąż bije żonę, i bardzo dużo tekstów wulgarnych i obscenicznych, niedopuszczonych do druku w XIX wieku, jak choćby ten zanotowany niedaleko w Radomskiem. Poszła srać, nie widać. Papierek jej zginął, palcem dupę ucierała, aż jej się wywinął. Poszczególne partie nadesłane przez na przykład współpracowników Kolberga, Kolberg też zamieszczał w odpowiednich rozdziałach swojej monografii, ale materiały te przycinał, segregował w zależności od potrzeb. My dzisiaj w naszych suplementach w całości wydajemy te opracowania. Należy do nich na przykład raptularz Antoniny Kolobczanki z Modlnicy, czy rękopis pieśni i opowieści ludowych z okolic Pińczowa, księdza Władysława Siarkowskiego. Proszę jeszcze o następny. To są nasze suplementy. Publikując te materiały, informujemy każdorazowo czytelnika, czy jest to materiał kolbergowski, czy to jest materiał nadesłany, czy jest to wypis z literatury. Podobnie też postępujemy, komentując materiały Kolberga w tak zwanych przypisach źródłowych do monografii wydanych w XIX wieku.
Edycja suplementów naszych zawiera też wiele ilustracji z oryginalnych rękopisów, a na przykład zamiast opisów melodii czy komentowania tych melodii, coraz częściej oryginalny zapis Kolberga w postaci, w jakiej zachował się w manuskrypcie. Suplementy zawierają też indeksy incypitów pieśni, które dają wprawdzie spore wyobrażenie o zawartości, jednak poddane normom edytorskim nie zawsze pozwalają na odnalezienie wszystkich wariantów. To jeszcze w takim razie chwileczkę. Zgodnie z tą omówioną z tą koncepcją wydane zostały do tej pory Pieśni Ludu Polskiego, suplement do Sandomierskiego, pierwsza część suplementu do Kujaw, suplement krakowski, lubelski, kielecki, radomski, Pokłucie, Chełmskie, Przemyskie i Woły. Jednak obiektywnie trzeba stwierdzić, że te materiały suplementowe i przypisy źródłowe, które zamieszczamy w suplementach, skierowane są głównie do grona naukowców, do studentów. Są to materiały dość trudne w odbiorze. Same wstępy edytorskie nie są też najłatwiejszą lekturą. Dlatego w ostatnim czasie Instytut Oskara Kolberga podjął pewne przedsięwzięcia mające na celu dotarcie z Kolbergiem pod strzechy, które to tak sumiennie starał się sam Kolberg opisywać. Nasze działania skierowane są również do młodszego pokolenia. I doskonałą okazją do takich działań i do popularyzowania spuścizny Kolberga stał się cykl działań priorytetowych podjętych w roku Kolberga, bo tak jak pani tutaj poprzedniczka prelegentka wspomniała, niestety te okazje, rocznice, to jest ta pora, kiedy jesteśmy w stanie pozyskać fundusze, żeby coś zrobić. Od początku 2014 roku funkcjonuje strona internetowa Instytutu www.oskarkolberg, która ma zupełnie nowe oblicze graficzne. Jest też dostępna w angielskiej wersji językowej. Ma możliwość linkowania do instytucji współpracujących w ramach obchodów roku Kolberga. Na bieżąco aktualizowane są informacje związane z rokiem obrzędowym. Integralnym elementem tej naszej strony, poproszę o następny slajd. Integralnym elementem tej strony jest interaktywna mapa zasięgów monografii regionalnych. Ten projekt jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane już zapotrzebowanie na kartograficzne przedstawienie podziałów regionalnych zastosowanych przez autora Ludu. Mapa poza częścią graficzną zawiera też część opisową. Wszystkie regiony zostały syntetycznie scharakteryzowane. Ponadto wyznaczono blisko 300 miejscowości, w których Kolberg przebywał, a w sumie przebywał prawdopodobnie, przebywał i zgromadził materiały w ponad 500. A zatem w tej chwili przygotowano materiały z około 300 miejscowości, z których pochodzą jego zapisy. Miejscowości te zostały naniesione na mapę, a docelowo dla każdej z nich przygotowane zostały krótkie opracowania. Poproszę o następny slajd. To jest przykład takiego króciutkiego, fragment takiego krótkiego opracowania. Opracowania te oparte są o materiały kolbergowskie, to jest o opisy geograficzne, opisy historyczne, a także uwzględniają oryginalne teksty folkloru. Dodatkowo opisy regionów i miejscowości wzbogacone są o ryciny i docelowo również nagrania muzyki tradycyjnej. Oczywiście nie tej z czasów Kolberga, a nagrania pochodzące z archiwum programu Drugiego Polskiego Radia i Instytutu Sztuki PAN. Ostatnio na stronie internetowej dostępne są także kompozycje Oskara Kolberga. W chwili obecnej widnieje już wyciąg fortepianowy, głosy orkiestrowe opery Król Pasterzy. Bardzo proszę. Z librettem Teofila Lenartowicza oraz wyciąg fortepianowy sceny w Karczmie z librettem Jana Kantego Gregorowicza. Jak Państwo zapewne wiecie, Kolberg był kompozytorem. Państwo, którzy są muzykologami bądź muzykami, mogą się o wartości tej muzyki wypowiedzieć, ale wydaje się, że muzyka ta jest całkiem przyjemna
i choćby z tego powodu, że jest to jakieś nasze dobro kulturowe, warto się z nią zapoznać. Docelowo poprzez naszą stronę internetową będzie można również przeszukiwać melodie z kolbergowskiego archiwum. Jest projekt stworzenia wyszukiwarki, to jest właściwie projekt najbardziej karkołomny, ta wersja próbna ma objąć około 2000 melodii. Natomiast w kolbergowskim archiwum znajduje się tych melodii na pewno ponad 20 tysięcy i liczba ta jest raczej bliższa 30 tysiącom. Także nie wiem, jak to będzie wyglądało, docelowo liczba jest bowiem gigantyczna. W roku bieżącym, jak już tutaj padło przed chwileczką, właśnie ukazała się także biografia autora lutu. Jest to także odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk takich bardziej popularnych, uczniów, studentów, nauczycieli, którzy do tej pory informacje biograficzne o Kolbergu mieli rozsiane po artykułach różnych. Były dwie wersje, pierwsza biografia Ryszarda Górskiego, później kilka lat później ukazała się wersja poprawiona. Jest to jednak wersja sprzed około 40 lat, zatem z czasów, kiedy jeszcze ani cała spuścizna, ani archiwum, ani badania nad biografią Kolberga nie były do końca rozpoznane. Dodatkową atrakcją tej powstałej obecnie publikacji jest uzupełnienie jej o audiobook z głosem Krzysztofa Kowalewskiego i fragmentami melodii ludowych. W ogromnym archiwum kolbergowskim, niemałą pozycję zajmują też teksty folkloru, w tym bajki. Kolberg jako jeden z pierwszych zaczął zbierać bajki na Kujawach. Tam na Kujawach zebrał ich ponad 40. Później w różnych regionach notował bajki. I z tego obfitego zbioru wyselekcjonowano blisko 40 tekstów z różnych regionów polskich i wydano je pod zagadkowym tytułem Aż tu nagle. Choć bajki zapisywane były przez Kolberga z myślą o dorosłym odbiorcy, obecnie zredagowane zostały pod względem językowym na potrzeby współczesnego czytelnika, tego starszego i młodszego, a dodatkowo wyposażone w słowniczek i ozdobione ilustracjami. Nie brak wśród nich popularnych i dzisiaj wątków, jak choćby wariantu bajki o Kopciuszku. Najbardziej popularny charakter z naszych ostatnich działań ma aplikacja na smartfony. Przewodnik śladami Oskara Kolberga. Merytoryczną zawartość tej aplikacji przygotowano w Instytucie Oskara Kolberga w Poznaniu. W aplikacji zaprezentowano 70 miejscowości, miast, wsi, osad, folwarków spośród kilkuset, które Kolberg odwiedził. Do każdego z punktów na mapie przygotowano krótkie opracowanie, na które składają się informacje o historii miejscowości, wzmianki o pobycie Kolberga w danej miejscowości i okolicznościach, w jakich tę miejscowość odwiedził i prowadził tam badania, o osobach, z którymi się spotykał. Opracowania te zawierają jednak przede wszystkim materiały pochodzące z jego archiwum i monografii regionalnych, między innymi opisy obrzędów, zwyczajów, wierzeń, przytoczono też oryginalne teksty folkloru, pieśni, bajki, przysłowia, zagadki, anegdoty. Opisowi towarzyszą ilustracje pochodzące z XIX wieku, a także współczesne fotografie. Opisom towarzyszą też nagrania muzyki tradycyjnej, również tak jak na naszej stronie internetowej, pochodzące z archiwu programu II Polskiego Radia i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik śladami Oskara Kolberga przygotowano również w angielskiej wersji językowej. Teksty polskie i angielskie zostały nagrane przez lektorów. Aplikację przygotowano na platformę Android, system dość powszechnie używany w tabletach i smartfonem. Koordynatorem prac informatycznych był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Źródłem wszystkich opracowań, które Instytut wykonywał i wykonuje, są manuskrypty Kolberga, a więc znowu wracamy do rękopisu oraz zebrane przez niego zapisy innych autorów i wypisy z literatury. W ramach obchodów roku Kolberga jego archiwum zostanie też zdigitalizowane w formie skanów i dostępne będzie w internecie. W ten sposób każdy potencjalny odbiorca, naukowiec, student, twórca, animator kultury, nauczyciel i uczeń
będzie mógł zapoznać się z oryginalnymi zapisami folklorysty, które nie tylko dokumentują stan XIX-wiecznej kultury, nie tylko ludowej, ale przede wszystkim mogą stać się też inspiracją do nowych działań, opartych jednak na tym, co tradycyjne. W ten sposób, kiedy Kolberg trafi do internetu, nie będziemy już takim ekskluzywnym, 8-procentowym klubem golfowym, 8%, które wiedzą, kim był Oskar Kolberg. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani doktor. No, widać, że Kolberg dalej żyje w nas, rozwija się, to bardzo dobrze. Drugi aspekt tego wystąpienia to jest próba trochę odbrązowienia Kolberga i jego zawartości jego pracy. W tych cytatach może mogliśmy się o tym dowiedzieć. Nie wiem, może już Stomba był wtedy za granicą, że nie mógł dotrzeć do źródeł i opinię taką, jaką wygłosił. Ale no, trzeba wracać, jak widać, do źródeł. Zawsze trzeba wracać do źródeł i to jest najważniejsza strona pracy badawczej. I w ten sposób żeśmy dosyć dokładnie nawet, co do minuty, zrealizowali program do przerwy kawowej. Mamy teraz przerwę kawową, pół godziny, a później według programu przejdziemy do nowego Kolberga. I tutaj będzie pan profesor Przeremski referentem tej części. Dyskusja jest później przewidziana. Nie wiem, gdzie jest ta kawa. Proszę państwa, zapraszamy na tamtą. Szanowni państwo, zapraszamy na tamtą część, czyli po mojej prawej stronie. Dziękuję.